No pewnie. Kiedy go włączam, sam się wyłącza. Coś lata w środku. W ogóle to włączył się, zaczął działać. Ale co ja tu mam? Zagubioną kartę pamięci. Jak ona się tam znalazła? Chociaż może ważniejsze pytanie brzmi, czemu to zaczęło działać? A zdjęcia robi? No robi. Może cholerstwo coś zwierało. Nie działa. Czy ja nie podłączyłem głośniczka? Podłączyłem. Tatuś geniuszu, najwyraźniej to się po prostu nie chce odpalić z kartą pamięci w środku. Założę się, że na karcie pamięci jest, nie wiem, 266 zdjęć. A on sobie nie radzi z zapisaniem kolejnego. Aż sprawdzę. Zdjęcie. Okej. Działa. Wyłączmy to. Nie odpala. Wyjąłem kartę pamięci. Tada! 5,82 giga zajęte na jednej karcie i na drugiej karcie. Swoją drogą ta, co była w środku, to karta, to nasza karta. Hanka musiała tam wepchnąć. Okej. Da się wrócić do środka. W każdym razie obie karty zapchane do 5,82 GB. Tą wyczyściłem. Działa. Naprawione. I przypadkiem zepsułem głośniczek. Chociaż jak każdy rodzic pewnie powie, no wielka szkoda. Ta zabawka już nie wyda dźwięku. O nie! Do następnego!